możemy rozpoczynać ceremonię otwarcia 23. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w tym roku, w roku 2017. Gospodarzami tych zawodów jest województwo mazowieckie. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Witam kibiców, witam zawodników, witam sędziów, a przede wszystkim również trenerów. Życzę sukcesów dla zawodników, życzę zadowolenia ze swoich pociech dla trenerów, jak również życzę Państwu wielkich emocji. Dziękujemy bardzo. O zabranie głosu i otwarcie zawodów poproszę prezesa Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, pana Zbigniewa Pacelta. W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Wspierającego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży witam serdecznie przede wszystkim zawodniczki i zawodników. Witam trenerów, działaczy i opiekunów naszej wspaniałej młodzieży pływackiej. Witam komisję sędziowską i dziękuję serdecznie organizatorom za przygotowanie tak pięknie obiektu na tę imprezę. 23. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich Mazowsze 2017 uważam za otwartą. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Nieco inny, bardziej nowoczesny. W imieniu wszystkich zawodniczek i zawodników uroczyście przyrzekamy, że pragniemy stanąć do rywalizacji na 23. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Mazowsze 2017 w duchu poszanowania obowiązujących przepisów i regulaminów sportowych, rywalizować zgodnie z zasadami fair play, godnie reprezentować swoje województwa. Ślubujemy. Dziękuję bardzo. W imieniu wszystkich działaczy i sędziów przyrzekamy, że na 23. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich Mazowsze 2017 będziemy wypełniać nasze funkcje z całą bezstronnością, w poszanowaniu przepisów oraz z wiernością dla zasad prawdziwego ducha sportowego oraz zasadami fair play. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam zawodniczki pływające 50 metrów stylem dowolnym. Mamy jeszcze 9 minut do rozpoczęcia pierwszego dnia finałów i na spokojnie są w stanie, akurat w poczcie flagowym byli zawodnicy, którzy pływają 50, zawodnik, który pływa 50 kraulem, Kasper Stokowski, jak również Weronika Hallman, pływają na samym początku zawodów. No i to dobrze, że mają kilka minut czasu, aby spokojnie do tych pierwszych finałów się przygotować. No i zobaczmy, to wszystko dzieje się błyskawicznie. Natalia Fryckowska faworytką, ale potem rozpędza się w drugiej części dystansu zawsze Aleksandra Polańska. No i zobaczymy, nie straciła aż tak dużo na starcie Polańska i teraz goni swoją starszą koleżankę ze Szczecina. Polańska, Fryckowska, tor czwarty, tor piąty, a może ktoś z boku, bo ja tutaj dobrze tego wszystkiego nie widzę. Ostatnie finiszowe metry i wygrywa jednak Natalia Fryckowska. 26-16. Polańska 26-23, Patrycja Żońca ze Śląska zdobywa medal brązowy 26-50 tuż za podium. Iga Wrzosek, pan Zbigniew Pacelt w towarzystwie trenera mistrzyni Polski pana Jerzego Troszczyńskiego z klubu MKP Szczecin. Złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym walczyła bowiem zawodniczka MKP Szczecin Natalia Fryckowska. 26-16 to rezultat mistrzyni Polski. Miejsce drugie, medal srebrny, Aleksandra Polańska, Goz Raszyn, 26-23. Miejsce trzecie, medal brązowy, Patrycja Żońca ze Śląska Wrocław, 26-50.
naszej rzeczy. Jeszcze raz gratulacje. A widzimy już dziesiątkę najszybszych zawodników porannych eliminacji. Jako jedyny poniżej 23 sekund było w karierze w tej stawce Karol Ostrowski. On dysponuje bardzo dobrym startem, ale jeszcze chyba lepszy Michał Mikołajczak. No i zobaczmy, co będzie się działo na drugiej części dystansu. Stokowski na torze siódmym. Kraska, on nie skacze jakoś specjalnie szybko, ale jest mocny na ostatnich metrach. No i finiszowe metry. Stokowski, Ostrowski, Karol Ostrowski chyba będzie najszybszy. Mamy wyniki. Kasper Stokowski 23-20, Karol Ostrowski 23-21, Michał Mikołajczyk. Złoty medal ogólnopolskiej olimpiady młodzieży na 50 lat ostrzeniowolne wywalczył zawodnik G8 Biedany Warszawa Kacper Stokowski. 23-20 to rezultat złotego medalisty. Miejsce drugie, medal srebrny Karol Ostrowski, MKP Szczecin. 23-21, no mniejszej różnicy na mecie. No już nie ma zaledwie 0,01 dzieli złotego medalisty od srebrnego. Miejsce trzecie, Michał Mikołajczyk, Włókniarz Kalisz. 23-40. Wyścig 50 klasycznym, finał A, pani. Jeszcze poczekamy, musi ukazać się oczywiście lista zawodnicze, które wystartują w tym wyścigu. No i potem już od razu będzie wyścig finałowy. Bez wątpienia faworytką tego wyścigu Weronika Hallman. Wielokrotnie w tym sezonie wpływała już poniżej 32 sekund zawodniczka Solek Sulemborg. I tutaj chyba nikt nie jest w stanie płynąć tak szybko, jak płynąca na torze czwartym Weronika Hallman. A więc pozostaje w zasadzie pytanie i walka o miejsce drugie i medal srebrny. Hallman Samoa w tej chwili na miejscu drugim zawodniczka ZFS-u Lublin. Rano też już w dobrej dyspozycji. Wyrównała rekord życiowy. No i teraz patrzmy na te ostatnie finiszowe metry. Hallman Samoa Iwanowska. Chyba tak to będzie wyglądać, czy jeszcze na torze pierwszym? Weronika Hallman, 32 sekundy, druga jest Aleksandra Iwanowska, 32,80, a trzecia Wiktoria Samuła, która nie popłynęła już tak szybko jak rano, ale zajmuje w tym wyścigu trzecie miejsce, zdobywając medal brązowy, 33,04. Złoty medal i tytuł mistrzowski na 50 klasycznym wywalczyła Weronika Hallman, Solek Lemborg, 32 sekundy to rezultat mistrzyni Polski. Miejsce drugie, medal srebrny Aleksandra Iwanowska i Wania Wrocław, 32 sekundy i 80 setnych. Miejsce trzecie, medal brązowy Wiktoria Samuła, ZSU MC z Lublin, 33,04. Przed nami emocje związane z finałem A 50 klasycznym panów. Rafał Kusto, Jan Kałusowski, finaliści setki Żabką z Netanii, to faworyci tego wyścigu. No i pytanie, czy ktoś jeszcze tu coś zamiesza? Czy będą już tylko pozostali zawodnicy walczyć o brąz? Szybko jak zwykle Andrzej Michalczyk wystartował na torze drugim, zawodnik Unii Oświęcim, a teraz Kusto, Kałusowski zaczynają powoli przyspieszać, utrzymywać rytmy pływania. No z tej strony to ja tutaj za dużo Państwu nie powiem. Kałusowski, Kusto i kto trzeci? Kałusowski, Kusto, Michalczyk, taka jest pierwsza trójka, 28,92, Jan Kałusowski, Rafał Kusto, 28,99, a medal brązowy Andrzej Michalczyk, 29,17.
Złoty medal i tytuł mistrzowski 23. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zdobył Jan Kołusowski. 28 sekund 92 setne to rezultat. Zwycięzcy 50 klasycznym. Miejsce drugie, medal srebrny Rafał Kusto, Orka Lubań, 28,99. Miejsce trzecie, medal brązowy Andrzej Michalczyk, Unia Oświęcim, 29,17. Zapraszam trenera Macieja Bogarczyka po odbiór złotego medalu. Zapraszamy pana trenera na pierwsze. Na najwyższy stopień podium poproszę o fanfary. Przed nami właśnie najlepsi specjaliści 50 klasycznych. Przed nami finał, a 100 motylkowym pani. Rekord Polski na tym dystansie należy do naszej najwybitniejszej pływaczki w historii. Otyli Jędrzejczak i wynosi 58 sekund 66 setnych. To było już bardzo dawno temu, 17 już lat w Sydney na Igrzyskach Olimpijskich. 17-letnia wówczas Otylia Jędrzejczak pływała w finale igrzysk rezultatem 58-66. No i popatrzmy rano, dosyć wyrównana walka w eliminacjach i zobaczymy, jak będzie tutaj podczas tego kolejnego wyścigu finałowego, tym razem na 100 metrów stylem motylkowym. No najlepszy rezultat tutaj z tej stawki ma Katarzyna Kołodziej, na torze czwartym zawodniczka Unii Oświęcim. Członkini tej niespodziewanie brązowej sztafety, 4 razy 100 zmiennym z Netanii. No i zobaczymy, jak to będzie za moment tutaj wyglądać. A na prowadzeniu na pierwszej 50 Czarnecka, potem Ćwil Kołodziej w tej chwili na miejscu trzecim. Ale różnice niewielkie, no i powrotna 50. Czarnecka, Ćwil Kołodziej. Niewielkie są różnice między dziewczętami, no i to będzie zacięta walka do ostatnich metrów. O złoto i o pozostałe medale podejrzewam. Kołodziej teraz dopiero przyspiesza zawodniczkę Unii Oświęcim. Wiktoria Czarnecka będzie chyba druga i walka o brązowe medale trwa w najlepsze. Kołodziej, Czarnecka i kto lepiej zrobi ostatnie ruchy. Katarzyna Kołodziej wygrywa wyraźnie, 1:01.91. Druga jest Wiktoria Czarnecka, a trzecia Dominika Adamiec z Unii Oświęcim. Niewielka różnica na mecie pomiędzy drugą, trzecią, czwartą, piątą zawodniczką. Jeszcze szósta Anna Solak poniżej 1:04. Zwyciężyła Katarzyna Kołodziej. Unia Oświęcim, SMS Oświęcim z rezultatem 1:01.91. I widzimy, jak dumny trener w towarzystwie pana Kazimierza dekoruje swoją zawodniczkę. Wielkie brawa. Miejsce drugie dla Wiktorii Czarneckiej. AZS-u MCS Lublin. SMS Lublin, 1:03.12. Trzeci stopień podium zajmuje klubowa koleżanka Katarzyny, Dominika Adamiec. Unia Oświęcim, SMS Oświęcim, 1:03.52. I jeszcze złoty medal dla pana trenera. Jak najbardziej zasłużony. Brawa dla Piotra Woźnickiego i jego podopiecznej Katarzyny Kołodziej. Zapraszam finalistów, a setki delfinem. Rekord Polski na tym dystansie należy w kategorii 17-letnich juniorów do Marcina Cieślaka i 18-letnich również został ustanowiony podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Pradze i wynosi równe 53 sekundy. No i popatrzmy, trudno tutaj wskazać faworyta, chociaż moim zdaniem jest to Kamil Kaźmiercza, który rano mocno się oszczędzał płynący na torze zero zawodnik Aleksandrowa, ale też nie wiadomo, jak Bartosz Piszczorowicz, raczej specjalizujący się w kralu, ale rano widzieliśmy go w dobrej dyspozycji na torze w tej nierozstawianej serii. I też tutaj jeszcze
Jakub Smoliński, ale on zawsze rozpoczyna bardzo szybko. Zawodnik z Ożarowa ma teraz zdecydowaną przewagę. 25-14. Drugi jest Kaźmierczak, 25-63. A trzeci Jakub Majerski z Galicji Kraków. No i teraz druga pięćdziesiątka, która będzie tutaj decydować. Obejrzał się Kaźmierczak w prawo, zobaczył, co się dzieje. Na torze drugim pływa Majerski, na trzecim Sadłowski, Piszczorowicz, ale tu ciągle Jakub Smoliński na torze ósmym. Ofensywna taktyka zawodnika z Ożarowa. Zostało mu 10 metrów do mety, 5. Smoliński wygrywa setkę motylem. 54-61. Jakub Smoliński z toru ósmego wygrywa 100 motylem. Drugi jest Kamil Kaźmierczak, 2,54-75. A miejsce trzecie dla drugiego zawodnika z Aleksandrowa Łódzkiego, Marcela Wągrowskiego, 54-97. Przed nami dekoracja 100 metrów stylem motylkowym, a tutaj najlepszym zawodnikiem okazuje się Jakub Smoliński, Feniks Ożarów Mazowiecki. 54-61 to rezultat zwycięzcy. Miejsce drugie, zawodnik olimpijczyka Aleksandrów Łódzki, Kamil Kaźmierczak, 54-75. A na trzecim miejscu Marcel Wągrowski, także olimpijczyk Aleksandrów Łódzki. 54-93 to rezultat brązowego medalisty. Kolejny finałowy wyścig, 200 metrów stylem dowolnym. Pani, zapraszamy już dziewczęta, które wystartują za chwilę w walce o medale. Bez wątpienia faworytką tego wyścigu pozostaje Aleksandra Polańska, która ma zdecydowanie najlepszy rekord życiowy. Mamy tutaj trzy zawodniczki, które reprezentowały nasz kraj na Mistrzostwach Europy Juniorów. No zdecydowanie tam najlepiej spisała się właśnie zawodniczka Traszyna, która zdobyła dwa brązowe medale w sztafecie. 4x100 zmiennym i 4x100 dowolnym miks. Ale sztafeta 4x200 krawlem zajęła 8 miejsce w finale i tam pływały właśnie Polańska, Szczotka i Klonowska. I to Julia Klonowska w tej chwili rozpoczyna najszybciej, zawodniczka G8 Bielany. 29-19, mocne rozpoczęcie zawodniczki G8. Klonowska i niespodziewanie Roxana Słupek na torze 9 z Bydgoszczy, a potem Szczotka Andrzejewska Polańska, jak na razie 6, no ale ta zawodniczka łapie dopiero tempo na drugiej części dystansu i za chwilę już będzie raczej wysuwać się na prowadzenie zawodniczka Gosuraszy. Ale na 100 metrów, na 100 metrach prowadzić będzie Julia Klonowska. Klonowska, Andrzejewska, Polańska. Minuta 1.13, druga jest Polańska, trzecia Andrzejewska, a więc faworytki już wróciły na swoje miejsce. No i teraz przyspieszać będzie pewnie Aleksandra Polańska tą trzecią, czwartą pięćdziesiątkę. Rekordu życiowego raczej nie będzie, bo żeby popłynąć 2.1, to musiałaby drugą setkę popłynąć jedną minutę, a to chyba niemożliwe. Ale coraz wyraźniej z przodu Polańska i Klonowska na torze pierwszym. Za chwilę będzie ostatni nawrót. I mamy Polańska, Klonowska, Andrzejewska, Zawadzka na miejscu czwartym, zawodniczka Wodnika Tychy. No i teraz walka o srebro i brąz, bo Aleksandra Polańska coraz dalej z przodu. I będzie złoty medal do zawodniczki Gosuraszyn. I Klonowska, Andrzejewska i jeszcze Zawadzka tutaj próbuje coś namieszać w walce o brązowy medal i na torze siódmym mamy Ewę Osiniak z ZSU Lublin. Polańska, Klonowska, no i kto będzie trzeci? 2:02.99, 2:50 popłynęła Julia Klonowska, a 2:06.38 Kamila Andrzejewska, która o 0,01 sekundy wyprzedza Annę Zawadzką z Wodnika Tychy. Wyścigu na 200 metrów stylem dowolnym, złoty medal i tytuł mistrzyni ogólnopolskiej olimpiady młodzieży wywalczyła Aleksandra Polańska, Gosuraszyn. 2:02.99 to rezultat zwyciężczyni. Miejsce drugie, medal srebrny Julia Klonowska, G8 Bielany Warszawa, 2:05.08. Miejsce trzecie, medal brązowy zdobyła Kamila Andrzejewska, AZS Lublin, 2:06.38.
Zapraszamy na najwyższy stopień podium trenera mistrzyni Polski, pana Roberta Daniszewskiego z klubu Gozraszyn, a ja poproszę o fanfary na cześć zwycięzcy. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży charakteryzuje się tym, że są zawodniczki i zawodnicy, którzy zdobywają po kilka medali. Przed państwem taka multimedalistka, dopiero jeden dzień czy dwa dni zawodów, dzisiaj dwa medale. Chciałbym, żebyś powiedziała o tych swoich wyścigach. Pierwszy medal zdobyłam na 50 kraulem, było to srebro, drugie złoto na 200 kraulem. I jeszcze w jakich wyścigach będziesz brała udział? 100 kraulem i w sztafecie. 4 razy 100 kraulem i 4 razy 100 zmiennym z moim klubem. Czyli jest szansa na zdobycie 5 medali, przynajmniej na tej olimpiadzie. No zobaczymy. I teraz chciałbym, żebyś powiedziała, kto cię zachęcił do uprawiania pływania i kiedy się to zaczęło? No wiadomo, rodzice... Rodzice zaprowadzili mnie na basen, bo miałam skrzywienie kręgosłupa i żeby też się rozwijać prawidłowo. Rola mamy to chyba więcej niż rola trenera w takim związku pływackim. Rola mamy, transport, dieta pudełkowa, tak. Myślę, że no ogólnie zachęcanie do tego, żeby pływała. Jaka jest nasza medalistka? Pracowita. Bardzo pracowita, bardzo odpowiedzialna. I właściwie w pewnym momencie no to już Ola zaczęła pilnować tego, żeby być na każdym treningu, żeby zawsze być przygotowaną dobrze. No, taka zorganizowana. Tutaj widzieliśmy cała rodzina, łącznie z babcią, przyszła, żeby dopingować swoją pupilkę, żeby zdobywała medale. Jest okazja, ponieważ do tej pory wszystkie takie zawody mieliśmy gdzieś dalej. Była okazja, więc przyjechaliśmy wszyscy kibicować. Twoje marzenia? No igrzyska. Finał, a panów na 200 dowolnym. Stokowskiego w finale, nie mamy Kałużyńskiego, który dzisiaj nie startuje, nie mamy Piszczorowicza, który bywał 100 kraulem. No i myślę, że to Ostrowski i Kraska będą walczyć tutaj o złoto. No a o brąz to nie podejmuje się tak łatwo. Wytypować zawodnika, który za minutę 30 będzie się cieszył z brązowego medalu. Ostrowski, Kraska. Będzie takie pewnie bardziej pływanie tych dwóch zawodników na miejsca niż na czas. Widzimy na razie Ostrowski 26-10, Kraska dopiero czwarty. Ale to zawodnik, który ma bardzo dobry finisz, ale i Karol Ostrowski pokazał parokrotnie, że ta ostatnią 50 umie pływać. No i teraz Ostrowski swoim tempem się oddala się od Kraski. Kraska zobaczy go na trzeciej 50, bo teraz go nie widzi, ale to jest długość ciała w tej chwili. Karol Ostrowski na piątym torze Krawczyk. Kraska na trzecim, na drugim pływa Gracjan Domański. Pochodzący z Kołobrzegu zawodnik Szar Grudna. Ostrowski 54,5, a potem Krawczyk, Budkiewicz, Domański. Kraska w tej chwili na miejscu szóstym. Ale to jeszcze ciągle 100 metrów do mety. No i ciągle Karol Ostrowski wie, że teraz musi utrzymać tą długość ciała przewagi, bo Jakub Kraska ostatnie 50 metrów potrafi pokonać w 26 sekund czasami. To tak wygląda. Na to, że pierwszym pływa Bartłomiej Kozieńko, też tam wysoko zawodnik z Olsztyna. No i co się wydarzyło? 28,9, potem Budkiewicz, Krawczyk, ale Kraska 0,9 straty do Ostrowskiego. No i chyba tutaj będzie bardzo ciężko i chyba Karol Ostrowski. Chociaż Jakub Kraska teraz dopiero przyspiesza, włączył piąty bieg, ale czy to nie jest za późno? Karol Ostrowski pływał od początku swoim tempem. I to chyba zawodnik ze Szczecina będzie tutaj najlepszy, chociaż jeszcze Kraska dociska na ostatnich metrach, ale Karol Ostrowski wygrywa. Ostrowski, Kraska, Budkiewicz, rezultaty na poziomie minuty 51 z ułamkami, ale złoto dla zawodnika MKP Szczecin, drugi jest Jakub Kraska, trzeci Cezary Budkiewicz, G8, Bielany, Warszawa i potem blisko do podium Paweł Krawczyk.
Alicja Tkusz, 2:09.74. To rekordowy rezultat, który został osiągnięty w Rzymie w roku 2009. Zarówno 17, jak i 18-letnich juniorek. No i popatrzmy, Julia Koluch, Weronika Górecka to bez wątpienia faworytki tego wyścigu finałowego. Weronika Górecka mocniej wystartowała tutaj pod wodą pierwszą piętnastkę, no ale to jest przecież 200 metrów, szczególnie na napływanie 50-metrowej, no to nawroty już tutaj nieco mniej się liczą niż na krótkiej pływalni, gdzie ma to kolosalne znaczenie. Górecka Koluch, tor czwarty, tor piąty. Weronika Górecka. 32-14, Koluch 32-88 i Kornelia Strzępek, Rekin Świebodzice 32-95, to zawodniczka płynąca na torze drugim. Weronika Górecka coraz dalej, coraz wyraźniej na prowadzeniu zawodniczka wrocławskiej Juwenii. Za chwilę będzie na półmetku. Górecka i 1:06.40, Koluch 1:08.0, Strzępek 1:08.5. No i ciągle Weronika Górecka, Julia Koluch już tutaj chyba nie da rady powalczyć o złoty medal, no ale to też zawodniczka, która za miesiąc startować będzie na Mistrzostwach Świata w Indianapolis, no zgodnie z tym, co, jakie były kryteria, medaliści Mistrzostw Europy Juniorów kwalifikują się na Mistrzostwa Świata, no i zapewne już te przygotowania zostały rozpoczęte. Stąd też nie będzie tutaj jakiejś rekordowej formy zawodniczki trenującej w Zielonej Górze. A Weronika Górecka płynie tutaj na 2:14 z dużym, 2:15 z małym. Wyraźnie na prowadzeniu. Weronika Górecka 25 metrów do mety pozostało. Jeszcze tutaj z energią finiszuje. A potem będzie Koluch i na miejscu trzecim Karolina Smyłek. No 2:14 jest do zrobienia przez Weronikę Górecką tutaj. Jak dobrze skończy te ostatnie metry zawodniczka Juwenii Wrocław trenująca w SMS-ie Wrocław. Ale chyba braknie, nie. 2:14 i pół. Weronika Górecka zadowolona ze swojego osiągnięcia, zawodniczka Juwenii Wrocław. Koluch jest druga, 2:18.34, a Karolina Smyłek AZS-u Lublin zdobywa brązowy medal rezultatem 2:20.26. Złoty medal wywalczyła Weronika Górecka, Juwenia Wrocław, SMS Wrocław rezultatem 2:14.05. Miejsce drugie, Julia Koluch, Capri Armex w Pruszku, SMS Zielona Góra, 2:18.34. Na miejscu trzecim Karolina Smyłek, AZS UMCS Lublin. Gratulacje do najlepszych wiecistek, oczywiście pamiątkowe fotografie, a za moment na najwyższy stopień podium skoczy Adam Rzeczkowski, trener mistrzyni Polski, trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu. Zapraszamy Panie Adamie na... No dziewczyny, jeszcze nie uciekajcie. Trener groźnie wygląda, ale tak naprawdę to wcale tak nie jest. Raz jeszcze gratulacje do najlepszych grzbiecistek. Trudno wskazać takiego murowanego faworyta, Balcera, Młynarczyk. To zawodnicy, którzy mają najlepsze rekordy życiowe tutaj w stawce. No ale wiemy, to jest finał. Tutaj trzeba w przeciągu najbliższych 2 minut dać siebie wszystko. Jeszcze popłynąć to rozsądnie. No to 4 długości pływalni. Mimo że styl grzbietowy należy raczej do tych łatwiejszych, jeżeli chodzi o wytrzymanie dystansu, no to wiemy, że jak nie będzie należytego rozkładu tempa, to trudno spodziewać się dobrego wyniku. Balcera, Młynarczyk. 29-20, 29-30, no i Kamil Bryła, zawodnik, który obchodzi dzisiaj 18 urodziny, no i pewnie chciałby mieć tylko jeden prezent z tego tytułu. Na razie Bryła na jedynce, Młynarczyk na drugim, a na czwartym Balcerak. Zbliżają się do setnego metra.
Bryła, Młynarczyk, Balcerak. Ciągle lublinianin na prowadzeniu. Minuta i 30. Balcerak pół sekundy wolniej. Młynarczyk, minuta i 90. A potem Miciul, który teraz trochę nadrobił pod wodą po setnym metrze. No ale Kamil Bryła coraz dalej. Kamil Bryła prowadzi, wysuwa się już przed Balceraka, trzeci jest Młynarczyk. No, czyżby niespodzianka, bo chyba za taką należałoby uznać zwycięstwo tutaj Kamila Bryły. Zgłoszony co prawda był szybszym czasem do tej konkurencji, 2:04:35, no ale ciągle płynie najszybciej. Bryła, Balcerak, Młynarczyk, Miciul. No i ostatnie 50 metrów. No chyba teraz zawodnik z Trójki Łódź dopiero ruszył do ataku. Ale nie poddaje się lublinianin. Balcerak i Bryła walczą o złoto. A o brąz walczy Młynarczyk, Miciul i Chmielewski. Ostatnie finiszowe metry, ładna zacięta walka. Bryła czy Balcerak? Chyba jednak Łodzianin jest lepszy. Tak, 2:02:26. Złoty medal dla Jakuba Balceraka. 2:02:35 Kamil Bryła jest drugi, sprawiając sobie chyba dobry prezent urodzinowy, chociaż mógł być lepszy. A trzeci na mecie Karol Młynarczyk, 2:04:74. A przed nami dekoracja najlepszych grzbiecistów. Do ceremonii dekoracji dołączył oczywiście trener mistrza Polski, pan Maciej Młynarczyk, trener łódzkiej Trójki, bowiem złoty medal na 200 grzbietowym wywalczył Jakub Balcerak, 2:02:26. To rezultat mistrza Polski. Miejsce drugie, medal srebrny Kamil Bryła z ETSU MC z Lublin, 2:02:35. Miejsce trzecie, medal brązowy Karol Młynarczyk, G8 Bielany Warszawa, 2:04:74.